że w ciebie wierzę. Panie Boże, to moja modlitwa. Drogi Antosiu, wierzę, że walkę wygrasz. To dla małego rycerzyka z naprawdę wielkim sercem. Panie Boże, spraw, by jego życie było piękne, by jego choroba z nim tu nie wygrała, żeby twarz Antosia tak zwyczajnie się śmiała, żeby jego mama mogła dziś spokojnie zasnąć. Nie pozwolę, by odszedł, by było zbyt łatwo. I znowu noc z kartką, dając rodzinie nadzieję. Niech ten z wersów wiatr smutne myśli tu rozwieje. Chcę, aby każdy dał mu dziś siłę, chcę, by Antoś krzyknął: mamo, dziękuję, ja żyję. Tak malutki chłopczyk z wielką wiarą w siebie, Antoś, obiecuję ci, będziesz tutaj, wierzę w ciebie. To jest modlitwa, w której tak mocno proszę, byś dał mu życie szansę, tylko tego chcę, Boże. Chcę, by dostał szansę i mógł skorzystać z życia. Chcę, by jak każdy dzieciak mógł zwyczajnie śmigać. Choć choroba nie jest lekka i tlenu ci dziś brak, to ja ci pomogę, obiecuję ci to tak. Antoś Ratajczyk, zamieszkały w Puławach, tak bardzo chory, wiesz, to ciężka sprawa, ale wierzę, że się uda. Jestem tego pewny, dla małego każdy kolejny dzień będzie dniem pięknym. Tak do tej pory trwa walka o życie Antosia. Antoś będzie żył, bo ja na pewno się nie poddam. Będę walczył do samego końca, wierzę, że macie prawdziwe serca i pomoże cała Polska. Tak to dla ciebie Antosiu, dla ciebie rodzina Antosia. Wierzę, że się uda, choć z dnia na dzień jest trudniej. Wierzę, że będzie lepiej, Antoś będzie zdrowy. To mały promyk nadziei, który śle właśnie do was, prosto do Puław i do waszych serc. Wierzę, że będzie.